No, wrócił o tak sobie 10 listopada, 11 objął praktycznie zarząd nad wojskiem, później Rada Regencyjna przekazała i to był ten przekaz, który był. Do tego jeszcze w Polsce Ludowej uczono, że po prostu PPS, Lewica i Piłsudski to byli, jakby to powiedzieć, korzenie Polski Ludowej w pewnym momencie, mimo że tam później, ale nawiązywano, tu podkreślano to działalność jego rewolucyjną i jest, powiem w ten sposób. O właśnie, miałem mieć marynarkę, ale myślę, że Państwo się nie obrażą, że zostawiłem w samochodzie marynarkę. I jest coś takiego. A mianowicie w pewnym momencie, po 1905 roku, w Austrii rządzi Franciszek Józef. I co wymyślał, to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć wszystko, co się później stało. Franciszek Józef wymyśla wysadzić Imperium Rosyjskie od wewnątrz. I zaprasza między Krakowem, a Zakopanem i Lwowem wszystkich rewolucjonistów właśnie rosyjskich. Dlatego ja nigdy nie rozumiałem, skąd się znalazł w Poroninie Lenin i Nadjeżdża Krupska. Było to takie interesujące, że Szakaszwili był, Dzierżyński. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że Wanda Wasilewska była chrzczona w kościele mariackim. Krótko mówiąc, cały ten rewolucyjny, jakby to powiedzieć, zgiełk Rosji znajduje tutaj przytulisko. Franciszek Józef wykłada olbrzymie pieniądze, żeby oni sobie siedzieli, rozmawiali, myśleli, z myślą to, że w pewnym momencie wrócą do Rosji i wysadzą Imperium Rosyjskie od wewnątrz. Była to inwestycja Franciszka Józefa. Piłsudski też był w ramach tej inwestycji. Zresztą Piłsudski się przyjaźnił z Leninem, wspólnie wydawali gazetę. Bardzo wiele ich łączyło. No i to jest jakby to pierwsze takie odniesienie. Drugie odniesienie. W tym samym czasie jest generał Rozwadowski, bo mamy o nim rozmawiać. Generał Rozwadowski jest po prostu człowiekiem, który się kształci. Ma wielkie zdolności dowódcze, operacyjne, strategiczne. Dostrzegają to Austriacy, dają go do najlepszych szkół. I tu właśnie po prostu zdobywa swoją pozycję właśnie generał Rozwadowski. I teraz bardzo istotna rzecz w tym wszystkim jest. Niezależnie co będę mówił później, ale Piłsudskiemu należy oddać jedną zasługę. Niezależnie od tego, co czynił i tak dalej, jednak był świetnym, jakby to powiedzieć, propagatorem niepodległości Polski. Tworzył, jakby powiedzieć dzisiaj, po prostu kampanię promocyjną dla niepodległości Polski. W Galicji, w Królestwie Polskim. I to akurat to są te dwa obszary i to mu się udaje tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia. I to jest prawda. I teraz jest taka rzecz. Wybucha pierwsza wojna światowa. I tu jest pierwsza bardzo fajna ciekawostka. To jest związana między innymi ta ciekawostka z Łodzią, z Kielcami i tak dalej. Na czym ona polega? A mianowicie polega ona na tym, że główne uderzenie państw centralnych idzie, jeżeli się patrzy w kierunku morza, po prawej stronie Wisły, od Annapola w kierunku Lublina, Kraśnika i tak dalej. Z tej strony kto walczy? Generał Rozwadowski, jeden z najważniejszych dowódców. Nie, oni walczą z Rosją. Tak, od armii austriackiej. Tak. I teraz, co robi Piłsudski? A mianowicie, jak przechodzi przez wsie polskie, dba o polskich chłopów. Jak rekwirują żywiec, świnie, krowy, wszystko jest uregulowane. Jeżeli Niemcy, czy Austriacy, czy Węgrzy chcą jakiś samosąd nad polskimi chłopami uczynić, stawia się za nimi.
i chroni ich. To jest bardzo ważne. Z drugiej strony w sierpniu jest Piłsudski ze swoją pierwszą brygadą. I teraz wziął olbrzymie pieniądze, bo Franciszek Józef nie skąpił i Niemcy dali mi to troszeczkę jeszcze, żeby po prostu wzniecił powstanie. I teraz pytanie, co się dzieje? A mianowicie, według wszystkich pamiętników i tak dalej, wynika jedna rzecz, że ta pierwsza brygada co robi? Chłopów polskich okrada, gwałci żony, córki, popijawy robią, krótko mówiąc, pokazują się od tej strony mocno zdemoralizowane. Gdybym ja był na miejscu tych ludzi, też bym ich nie przyjął, nie walczyłbym z nimi o Polskę. I pytanie jest jedno. Dlaczego tak czyni Piłsudski? Z jednej strony Rozwadowski, który dba i idą, on wie, jak się zachować w stosunku do miejscowej ludności. Z drugiej strony Piłsudski, który ma wzniecić powstanie i robi wszystko, żeby tego powstania nie wzniecić. I rozmawiałem kiedyś właśnie całkiem niedawno, jakieś pół roku temu, z świetnym historykiem, który jakby to powiedzieć, patrzy w sztab, materiały dotyczące sztabu niemieckiego. I teraz pytanie, czego się obawiali Niemcy? Niemcy się obawiali jednej rzeczy, a mianowicie, że jeśli wybuchnie powstanie, Rosjanie skierują na Kielecczyznę główne swoje siły, zmiotą wszystko w sekundzie i co zrobią? Będzie krok przez między innymi tutaj Łódź i tak dalej, to mówiłem, do Berlina, rzut kamieniem. Berlin jest niebroniony, bo wojsko niemieckie jest albo na południu, albo na granicach zachodnich, albo tutaj, ale nie tu. I sztabowcy niemieccy co wymyślają? A mianowicie, bo Piłsudski jest również agentem niemieckim, że ma się to powstanie nie udać. Stąd pierwsza brygada tak się na Kielecczyźnie, a nie inaczej zachowuje według tego właśnie sztabowca, historyka, który się zdaje sztabowcem. I co Niemcy wymyślają? Bo mianowicie my tak patrzymy po prostu na pierwszą wojnę światową punktowo, natomiast nie strategicznie. Niemcom i Austrii na czym zależało? Żeby wojska rosyjskie, które byłyby silnymi, wielka armia, wciągnąć w pułapkę. Jak najdalej od Berlina i Wiednia. I takim miejscem jest właśnie pułapka galicyjska. Mogą zajmować oni, zdobywać Rosjanie Kraków ile chcą. Wiedeń daleko. Lwów mogą zdobywać ile chcą. Berlin jeszcze dalej. Niech ugrzęzną tutaj. I w tym momencie po prostu rosyjska armia, zamiast pójść na zachód, zdobyć Berlin, idzie na południe. I zostaje wciągnięta w pułapkę, nazwijmy to galicyjską. Na co mało kto zwracał uwagę. I stąd tutaj trwają właśnie te różne walki, bitwy i tak dalej. Stąd generał Rozwadowski pod Gorlicami stosuje tą kolejny raz sławą swoją strategię ognia zaporowego. Atakują żołnierze polscy i Austriacy i przesuwa się ogień i zdobywają to, co przedtem było nie do zdobycia. Rosjanie są zdruzgotani. Kiedy taktyka generała Rozwadowskiego zaczęła odnosić olbrzymie sukcesy, w Jarosławiu jest cesarz niemiecki i osobiście składam mu gratulacje. Dziękuję za tą strategię i mówię, wszystkie wojska niemieckie będą po prostu już jej używały. I generał Rozwadowski w Jarosławiu kolejny raz pokazuje właśnie działanie. Ogień, wojsko. Cesarz jest, jakby to powiedzieć, w niebo wzięty. Ale cesarz ma jedną świadomość. On się cieszy, że generał Rozwadowski jest po stronie państw centralnych. Bo gdyby po stronie Antanty, to te wszystkie jego pomysły strategiczne by się obracały przeciwko Niemcom i Austrii.
jest tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która później zrozumie się to, co się dzieje w Warszawie i co się dzieje właśnie podczas Bitwy Warszawskiej i to, co się dzieje właśnie później przy obronie Lwowa. A mianowicie generał Rozwadowski z wojskami właśnie państw centralnych, czyli Austrii i Niemiec, idzie również w kierunku Lwowa. I przed Lwową stoi i znowu stosuje swoją strategię. I Rosjanie przerażeni uciekają. Wielki sukces. No i w tym momencie tam była jedna taka, jakby to powiedzieć, była jedna taka rzecz, a mianowicie zawsze oddziały, które odegrały decydującą rolę, urządzały sobie defiladę. Rozwadowski jeszcze tam musiał dokończyć pewne rzeczy, żeby jak najdalej Rosjan wyprzeć, a w tym czasie jedna z jednostek austriackich urządziła sobie defiladę, przypisując sobie wyzwolenie Lwowa. Żołnierze Rozwadowski są zdruzgotani, ale dowództwo austriackie błyskawicznie reaguje i kilka dni później jest we Lwowie defilada wojsk podległych generałowi Rozwadowskiemu. Czyli tych, którzy autentycznie oswobodzili Lwów spod Rosjan. Jest to ważne, później się dzieje. Dlaczego? Bo mamy po prostu Piłsudski, jego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę. Piłsudskiego można okraść, raczej Rozwadowskiego można okraść z zwycięstwa. I żeby się udało Austriakom, to dlaczego nie można tego powtórzyć? I co się ciekawego dzieje? Później jeszcze wrócę do pewnych rzeczy, ale chcę tutaj, żeby Państwo akurat już ten wątek skończyć. A mianowicie Lwów broni przede wszystkim i z całą strategią, koncepcję, kto robi? Generał Rozwadowski. Piłsudski dwukrotnie nakazuje opuścić Lwowa, więc trzyma i robi po swojemu, żeby uratować Lwów. Kiedy już wiadomo, że wojska ukraińskie Armii Ludowej przegrają, wycofają, trzeba po prostu dać kopa Rozwadowskiemu, żeby nie urządził sobie defilady i wysyłają go do Paryża, żeby tam był wielkim dyplomatą. A w tym momencie zwycięstwo obrony Lwowa i tak dalej mogą sobie przypisać inni, ale nie Rozwadowski. Kto go tam wysłał? Piłsudski? Kto? Do Paryża? Tak. Tak. Zresztą bardzo dużo zrobił dobrego później tam, ale to później jeszcze opowiem. No i teraz, jeżeli się patrzy na rok 18, należy popatrzeć na to z jednej perspektywy. Po latach niewoli, niezależnie od tego, jak się mogą ułożyć losy I wojny światowej, mamy zapewnioną niepodległość. Z jednej strony jest Dmowski, Paderewski, którzy są przy Antancie. Francuzi obiecują odrodzeniu państwu polskiemu maksymalnie, jakby to powiedzieć, ziemi pruskich, bo i cały Śląsk, część Dolnego Śląska, Warmia, Mazury, Pomorze, Wielkopolska, Gdańskim i tak dalej. To obiecują Francuzi na początku konferencji. I teraz jest z drugiej strony Piłsudski. Piłsudski gra z Niemcami. W połowie roku 18 jeszcze wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że państwa centralne zwyciężą. Jest w pokoju brzeskim i Niemcy się czują zwycięzcami wojny światowej na froncie wschodnim. Czasem zdawać z tego sprawę. I co się dzieje? Piłsudski ma obiecane od Niemców Królestwo Polskie, Gubernię Grodzieńską, Wileńską i Cześć Mińskie. Czyli też odrodzone państwo polskie, tylko w innych granicach. Niezależnie od po prostu wyniku wojny, mamy niepodległość. Bardziej tam na wschodzie, tak? Od Królestwa Polskiego, czyli Łódź też. No i
w tym momencie po prostu tak to wygląda po prostu. Natomiast co się dzieje? Dzieje się jedna rzecz. Jest Rada Regencyjna. Rada Regencyjna i to jest klucz sprawy, żeby zrozumieć wszystko. Co robi Rada Regencyjna? 7 października ogłasza niepodległość Polski i oznajmia, że w skład odrodzonej Rzeczpospolitej powinny wejść ziemie zaboru austriackiego w Berlinie do przyjęcia. Ziemie zaboru rosyjskiego w Berlinie do przyjęcia. Ale zaboru pruskiego? Nie. Do tego Rada Regencyjna 7 października robi jeszcze jeden numer, żeby rozwścieczyć do końca Niemców, a właśnie oznajmia, że w przypadku wybuchu jakiegokolwiek powstania na terenach Wielkopolski, zaborze pruskim, Królestwo Polskie udzieli wszelkiej możliwej pomocy powstańcom polskim. Gdyby pan był w Berlinie, to by pan na szlak trafił. Bo tak, oni wydarli Królestwo Polskie z rąk rosyjskich, ustanowili, a ta Rada Regencyjna się okazała żmiją wyhodowaną na własnych piersiach. Rada Regencyjna w Berlinie skreślona. Niemcy mają jedną kartę Piłsudskiego, Magdeburgu, który jest trzymany na czarną godzinę. Z myślą o właśnie tej pierwszej właśnie wersji, czyli Królestwo Gubernia Grodzieńska, Wileńska i tak dalej. Ale jest trzymany na czarną godzinę. Ale w tej sytuacji Niemcy już biorą pod uwagę i Harry Kessler już zaczyna prowadzić negocjacje, rozmowy z Piłsudskim, żeby w jakiś sposób tą Radę Regencyjną się pozbyć. I są następujące rzeczy. A mianowicie, żeby to zrozumieć, a mianowicie wojskiem zarządza Besseler. 28 października Rada Regencyjna wykopuje Besselera. Mianuje na wodza naczelnego i szefa sztabu generała Rozwadowskiego. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zastępcą Rozwadowskiego zostaje pułkownik Zagórski. Kim jest Zagórski? Bo tak się mówi, o tak, a czasem zna sprawę. Piłsudski i wielu naszych patriotów było agentami, tylko agentami. I nie należy za to ich potępiać, bo była to jedna z dróg prowadząca do niepodległości. To, że Piłsudski był agentem austriackim, był agentem niemieckim, japońskim, to tylko dobrze o nim świadczy. Bo wtedy państwa polskiego nie było. Tak, i to była jedna z dróg. Ale Zagórski był jednym z szefów właśnie wywiadu austriackiego. Więc on wszystko widział jak na dłoni. Bo wszystkie nici schodzą do niego. I co się dzieje? Aha, jest jeszcze jednym bardzo ważnym, co Niemców doprowadziło, Wojciech Korfanty. W Berlinie 28 daje to swoje wystąpienie i oznajmia, że cały zabór pruski plus Śląsk i tak dalej powinny zostać przyłączone do Polski, wypowiada Niemcom posłuszeństwo. Niemcy są wściekli, wiedzą, że już czasu nie ma. I jest sprawa taka, 3 listopada. Niemcy organizują zamach stan. Ale kto jest? Jest Zagórski. I każdy ruch niemiecki ma jak na dłoni. I się nie udaje ten zamach stanu na Radę Regencyjną. No więc po prostu Niemcy w tym momencie wiedzą, że jest czas jak najszybszego już po prostu zagrania kartą Józefa Piłsudskiego. I teraz mają jedną świadomość. Wiedzą, że jak przywiozą nawet Piłsudskiego do Warszawy, to Piłsudski będzie osobą prywatną. Nie będzie miał żadnej władzy. Trzeba mu skądś tą władzę dać. Oczywiście Warszawa odpada, bo jest z Zagórski. Niemcy co wymyślają? Lublin, rząd lubelski. Rząd lubelski, główny, Witos wie, bo ma przecieki, dlatego Witos nie chce przystąpić do rządu lubelskiego. Bo wie, że to jest zagrywka, zdaje się sprawę, że to jest zagrywka niemiecka. Ale jest Ignacy Daszyński, inni socjaliści, w owym czasie już ta rewolucja jest, no to bardzo ładnie brzmi i tworzą ten rząd.
I co robi po prostu po przyjeździe później Piłsudskiego 11 listopada Daszyński? Przekazuje władzę Piłsudskiemu. I zgodnie z umową miał zostać premierem. Ale jest sprawa jeszcze jedna. A mianowicie Daszyński jest samodzielny. Nie jest ich agentem. A wiedzą, że komu jak komu, ale Piłsudskiemu trzeba płacić na ręce. Jest Harry Kessler, który zostaje jako pierwszy przedstawiciel zagraniczny w Warszawie, ale to jest za mało. No i Niemcy co wymyślają? Jędrzeja Moraczewskiego, który jest też agentem niemieckim. W 1937 roku napisał taką książkę po niemiecku, że po prostu niepodległość Polski powinna być w oparciu o Niemców i tak dalej, znałem świetnie jego poglądy. I Piłsudski tak robi, że Daszyński nie tworzy rządu, zostaje premierem Moraczewski, który będzie patrzył Piłsudskiemu na ręce i będzie patrzył na ręce właśnie ten, jak się nazywa, Kessler. I teraz trzeba zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Niemcy byli świetnymi inżynierami społecznymi. Scenariusz, co jest właśnie w książce między innymi, scenariusz z Leninem. Wcielają to, co powiedziałem na początku, wysadzenie Imperium Rosyjskiego od wewnątrz. Jest tak, Szwajcaria, Berlin, z dygnitarzami niemieckimi Lenin prowadzi całonocne rozmowy, później pociągiem przez Skandynawię, Niemcy zapewniają podróż, żeby jak najdalej było od tych niebezpiecznych terenów. No i żeby wysadzić Imperium Rosyjskie, to Lenina, bolszewików, z których przyjeżdżają pociągiem, muszą witać tłumy. I co robią Niemcy? Każdemu, kto przychodzi witać Lenina, płacą miesięczne albo nawet 3-miesięczne niektórym pobory. Stąd te wielkie tłumy. Jest rewolucja i Imperium Rosyjskie jest wysadzone od wewnątrz. Czyli pomysł Franciszka Józefa ziszcza się. Można tylko być tutaj, można spojrzeć inaczej, bo ja jak byłem młody, patrzyłem na Poronin, bo to Lenin w Poroninie. Ale się okazuje, że tutaj w Poroninie między Krakowem, Zakopanem, również w Poroninie, a Lwowem zadecydowały się losy świata po I wojnie światowej. Tutaj powstały wszystkie te idee. Także historia czasami lubi fajnie zakręcić. Tak. No i tu właśnie po prostu jest. Natomiast Piłsudski, Magdeburg, Berlin, również całonocne rozmowy z Piłsudskim, ustalenia. Oczywiście Piłsudski musi zapewnić, że nie będzie sięgał po tereny zaboru pruskiego i po prostu, że ta armia nie będzie taka silna, jakby to zrobił Rozwadowski, No i przede wszystkim o co chodzi, żeby jak przyjedzie Piłsudski, żeby tu nie wybuchło w Królestwie Polskim kolejne powstanie, bo to jest blisko granic, a wiadomo, że Niemcy są już tego zipią, to po prostu może zagrozić bezpieczeństwu Niemiec. Dlatego w Warszawie kto wita Piłsudskiego? Jakiś przedstawiciel Polskiej Organizacji Wojskowej, ktoś z PPS-u, jacyś dwaj dziennikarze, jakiś fotoreporter, ktoś z Rady Regencyjnej, ktoś tam przychodzi i tyle. Chodziło o to, żeby, broń Boże, nie wybuchła rewolucja w Polsce, powstanie narodowe. Później mamy przyjazd Paderewskiego do Poznania. I znowu to jest przykład, jaką rolę odgrywają dworce w owym czasie. Przychodzą tłumy i co mamy? Powstanie wielkopolskie. Kessler, jak się dowiedział, że ci, którzy tam odpowiadali za bezpieczeństwo, dopuścili do tego, to chciał ich rozstrzelać. Bo tu można było przewidzieć, co będzie, jeżeli przyjdą tłumy na dworzec, jak przyjdzie Paderewski. I tu właśnie po prostu jest po prostu pokazanie po prostu
ta inżynieria, wspaniała inżynieria niemiecka. I teraz, co Niemcy wymyślili? Niemcy, którzy uważają się za zwycięzców wojny światowej, nie chcą tracić swych rubieży wschodnich, czyli terenu Polski. I mają, jakby to powiedzieć, dwie linie. Pierwsza linia to jest Londyn, Lord George, dogadują się i Anglicy kupują, zgadzają się pomóc Niemcom. O co Niemcom chodzi? Niemcom chodzi o to, że boją się, że po wojnie zwycięska Francja stanie się supermocarstwem i w dalszej perspektywie może zagrozić Wielkiej Brytanii. A w związku z tym w interesie Londynu leży co? Niedopuszczenie do osłabienia Niemiec ponad pewną granicę. Stąd właśnie Anglicy popierają w czasie konferencji w Paryżu właśnie Niemców. I w tym momencie wiedzą jeszcze jedno. Anglicy pamiętają jedną rzecz. A mianowicie w czasie wojen napoleońskich największe niebezpieczeństwo dla Wielkiej Brytanii przyszło właśnie z Polski. Więc oni już w tym momencie wiedzą, że jak Polacy zaczną pomagać Francuzom jeszcze z tego pierwszego okresu wojny, to będzie losowe nieszczęście, mówiąc krótko. Anglicy to pamiętają i wiedzą. I stąd później jest taka sytuacja, a mianowicie, jeżeli się już ma odrodzić państwo polskie, to jak najsłabsze. To, co Anglicy robią, wymyślają jakąś linię Curzona. Wszystko robią, żeby po prostu polskie państwo było jak najsłabsze. I to jest działanie Londynu. Ba, wszyscy się obawiają wzrostu odniebionego państwa. Bo wszyscy mają świadomość, że jeśli państwo polskie odrodzi w przedrozmiowych granicach, to powstanie tutaj supermocarstwo, który zmieni układ sił politycznych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Oni patrzą tymi oczami. I trzeba mieć tego świadomość. Stąd, co wymyślają Niemcy i Austriacy? Ukraińską Republikę Ludową. Finansują, dają żołnierze, broń i tak dalej. Chodziło o to, żeby przepłowić Galicję, jak już ma powstać, na dwie części. Być może, że Galicja będzie częścią składową nowego państwa austriackiego z autonomią. Wiedzą, że tutaj Galicja Zachodnia, czyli Polska z Litosem, na to nie przystanie. Ale Ukraińcy nie na to godzą. Jest to wielka inwestycja Niemców w Ukraińców. Jest tu jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, na którą warto zwrócić uwagę, jak się patrzy. A mianowicie Polacy i Litwini odwołują się wspólnie do przedrozwoju Polski i żyją w zgodzie. Nawet tam partia litewska, polska i tak dalej, są takie nazwy, kombinacje. Ale jak Niemcy, państwa centralne zajmują Litwę, wyzwalają nacjonalizm litewski. I na tyle skuteczny, że ten nacjonalizm do dzisiaj po prostu trwa. Ta przepaść, którą w owym czasie wykopią Niemcy. Bo do zajęcia tych terenów przez Niemców Polacy żyli w zgodzie z Litwinami. Oni się już uważali za praktycznie jeden naród. Było coś takiego jeszcze, bo my patrzymy kategoriami właśnie współczesnymi. Ale generał Rozwadowski opowiadał się, dla niego po prostu była jedno państwo i uważał, że po prostu nie ma Polaków, nie ma Rusinów, Litwinów, są Rzeczpospolitanie, spadkobiercze Rzeczpospolitej. Tak jak w Szwajcarii, Niemcy są, Francuzi i tak dalej, mówią innym językiem, ale wszyscy się co czują? Szwajcarami. Podobnie było w Rzymie, podobnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie są różne nacje, ale się wszyscy w pierwszej kolejności za kogo uważają? Za Amerykanów. Dlatego jak w Galicji trwają te walki i tak dalej, to Rozwadowski broni też chłopów
ruskich, bo uważa ich za Rzeczpospolitan. Broni Żydów, bo są to też Rzeczpospolitani. Broni Ormian i tak dalej, i tak dalej. Czyli całkiem inna idea niż po prostu to, co się później przeobrazi. I co się bardzo ciekawego w tym wszystkim dzieje? Pytanie jeszcze jest jedno. Dlaczego Niemcy przywożą Piłsudskiego 10 listopada? Odpowiedź jest bardzo prosta. 10 listopada jest ostatnim dniem, kiedy Niemcy mogli to uczynić legalnie. 11 listopada podpisują akt kapitulacji, już tego nie mogli uczynić. To wyjaśnia jeszcze jedną ważną kwestię. Dlaczego Piłsudski wraca do Warszawy 10 listopada? Był to ostatni dzień, kiedy można było go sprowadzić. I teraz bardzo istotne jest spotkanie, bo to Daszyński przekazuje mu władzę, i to już mówiłem, ale jest spotkanie generał Rozwadowski, Piłsudski. Piłsudski. Wojsko ochotnicze i milicja obywatelska. Czyli siły zbrojne żadne, które nie mogą zagrozić Niemcom. Bo należy to z tej perspektywy patrzeć. A Rozwadowski co? Rozwadowski po prostu patrzy na to, po prostu, że ma być to wojsko z poboru, wyszkolone, profesjonalne i tak dalej. Czyli wojsko takie, którego się Niemcy obawiają. Następna rzecz bardzo ciekawa, a mianowicie wizja Polski. Tu te rzeczy wszystkie między Piłsudskim a Rozwadowskim się rozchodzą. Zgadzają się tylko co do jednego, że największym zagrożeniem dla Polski stanowi Rosja. To jest jedyny ich wspólny punkt. Więc jest tutaj bardzo ważna rzecz jeszcze. A mianowicie Rozwadowski mówi, w tej sytuacji trzeba bronić w pierwszej kolejności Lwowa. Nie ma zgody. Więc Rozwadowski oświadcza, pojadę jako prosty żołnierz i będę bronił Lwowa. Lwów miał być stolicą właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Czyli było to w interesie i Berlina, i Wiednia. Piłsudski blokuje Rozwadowskiego. Rozwadowski decyduje się do Krakowa i widząc, dlatego go uczynił właśnie tym wreszcie dowódcą, żeby się nie skompromitować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która się wydarza bardzo ciekawa, a mianowicie Ignacy Daszyński, który stworzył rząd lubelski, nie zostaje premierem i nie ma czym wrócić. I z kim wraca do Krakowa? Z Rozwadowskim. Rozwadowski daje mu specjalny przedział, szanuje i tak dalej. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która różni Piłsudskiego od Rozwadowskiego. Rozwadowski uważa, że dla żołnierza najważniejsza jest przysięga. Żeby żołnierze austriaccy mogli służyć w Wojsku Polskim, uzyskuje zgodę Karola I cesarza po Franciszku na zwolnienie z przysięgi. 7 listopada, jak są ci żołnierze, byli Austriacy przed Nawerem, gdzie po prostu tam jest tam msza i te uroczystości, oni składają już przysięgę na wierność odnawianemu państwu polskiemu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest bardzo też ciekawa, mianowicie rytm Schmidta. Jest tak, z jednej strony jedne oddziały mają iść od strony Krakowa, Przemyśla, do ratunek Lwowowi, a drugie oddziały polskie, świetnie uzbrojone, wychowywane, przepraszam, od strony właśnie północnej, przez Rawę Ruską. Dowódcą kto zostaje? Rytm Schmidta. Te dwie rzeczy mają po prostu ocalić Lwów. A co robi Rytm Schmidta, który składa przysięgę?
bawi się, z wojskiem przychodzi do Lublina i nie idzie dalej. Bawi się w rząd lubelski. Czyli łamie przysięgę, nie dotrzymuje słowa. W normalnym państwie za złamanie takiej przysięgi jest kara śmierci. A rycerz migły? I tu właśnie po prostu jest ta różnica. Wierność przysiędze. I tu później można zrozumieć postępowanie Piłsudskiego. Piłsudski jest tak jak Lenin. Również po prostu dla niego liczą się przekonania polityczne. Aha, jest jeszcze jeden właśnie, jak powiedziałam, przekonania polityczne. Rozwadowski stoi na stanowisku, że wojsko powinno być apolityczne. A Piłsudski, że powinno właśnie strzec zdobyczy rewolucji, niepodległości i tak dalej. Czyli polityka w każdej chwili, to co w Związku Radzieckim był, politrucy byli i tak dalej. Dokładnie ta sama wizja. I tu są te rozbieżności, które są bardzo, bardzo widoczne między generałem Rozwadowskim, a po prostu Piłsudskim. I Lwów, jak powiedziałem, zostaje obroniony, żeby Rozwadowski kolejny raz nie został zwycięzcą i maszerował, dostaje specjalną misję od Piłsudskiego i Paderewskiego, żeby otrzymał to do końca, bo wtedy już był premierem Paderewski w tym, jak się nazywa, w Paryżu i ma zadbać o interesy polskie. No to był też w Wersalu? Tak. Rozwadowski? To pewnie. Tam bardzo dużą rolę odegrał. Miał świetne kontakty. I tu właśnie po prostu opisuję zresztą to dokładnie, po prostu w szczegółach po prostu te wszystkie rzeczy w tej swojej książce. I co się dzieje? Dzieje się jedna rzecz. Popatrzmy na dwie, jakby to powiedzieć, dwa państwa. Z jednej strony odrodzająca się, czy powstająca Czechosłowacja, która w czasie konferencji pokojowej nie wszczyna żadnych wojen, żadnych awantur i ma obiecane Sudety. I w Paryżu, w Wersalu, politycy dają im. A co robi Piłsudski? Mamy powstanie wielkopolskie, udzielamy powstańcom wielkopolskim poparcia. Czyli dotrzymuje słowa Niemcom. Zresztą dostaje po tej spotkaniu w Berlinie specjalną szablę. Tą szablę to właśnie dostał w Berlinie, właśnie w czasie spotkania z tymi panami, co się później chwalił. Następna rzecz, to jest bardzo ważna, mianowicie mamy powstania śląskie. Też jako państwo nie udzielamy, podskórnie żołnierze austro-węgierscy i inni wspomagają powstańców śląskich, ale Piłsudski dystansuje się. Następna rzecz, która bardzo ważna jest, a mianowicie w pewnym momencie, jeżeli powstaje niepodległe państwo i tak dalej, to ważne jest uzbrojenie i amunicja i broń, tak? Skoda w Polsce ofertę. Przeniesienie całej produkcji wojskowej do Polski na świetnych warunkach. Państwo polskie miałoby z tego 60-70% zysku. Ale uzbrojenie i to wszystko, co mogłoby zagrozić? Niemcom. Więc Piłsudski i Jędrzej Borowczewski co mówią? Nie. Gdyby nie powiedzieli nie, to Skoda byłaby produkowana w Polsce. I było wszystko przygotowane. Świetne składy amunicji, które nie wykorzystano w I wojnie światowej, tak wszystko by przyszło do Polski. I jest jeszcze jeden właśnie istotny na rzecz, żeby zrozumieć Piłsudskiego, a mianowicie w pewnym momencie ma powstać rząd Wojciecha Korfantego. Niemcy mówią nie. I co robi Piłsudski? Swoimi kanałami destabilizuje sytuację i powstaje rząd Korfantego. Bo tak chcieli Niemcy. I teraz, jeżeli tak się patrzy na tą historię, to trzeba zwrócić jeszcze jedną rzecz uwagę. Mamy wojnę polsko-bolszewicką. Gdybyśmy nie wszczęli tej wojny i tak dalej, otrzymalibyśmy
bardzo, praktycznie to, co chcieliśmy, a może nawet dużo więcej. Ale w interesie Niemiec, Wielkiej Brytanii, żeby żądania Polski osłabić, jest to, żeby mieć zarzut. Co wy chcecie dać Polakom? Przecież w czasie konferencji pokojowej oni łamią wszystkie ustalenia i tak dalej. Stąd te obiecanki, które miał Dmowski na początku i tak dalej, Anglicy sprytnie usuwają i kończy się na plebiscytach jakichś, czy powstaniach. A tak był bez bitwy. Bo i Stany Zjednoczone tak do tego dążyły. I żeby po prostu za dużo nie mówić, mamy w tym momencie wojnę polsko-bolszewicką, gdzie Piłsudski z okazji święta Józefa sam sobie przyznaje tytuł marszałka. Ale to jest najmniej ważne. Ważne jest co innego. Pomyślcie, bolszewicy idą. Warszawa, państwo polskie jest zagrożone. Ja przez długi czas, jak rozmawiałem z różnymi osobami i tak dalej, to patrzyłem, że na Piłsudskiego, że po prostu stchórzył. I patrzyłem na to, co się wydarzy podczas Bitwy Warszawskiej właśnie z punktu widobowowej, sławny dowcip, że po czym można poznać prawdziwego bohatera. Prawdziwy bohater to jest taki, który nie boi się uciec z pola bitwy i mając możliwość ucieczki do żony, która jest w Krakowie, czy też kochanki, która jest w Łopowej, wybiera ucieczkę do kochanki. Taki dowcip krążył właśnie o Piłsudskim w okresie międzywojennym. Ale to jest mało ważne. I patrzyłem z tej perspektywy. Ba, historycy nawet jak jest w Puławach, zaczęli mówić o załamaniu psychicznym, nerwowym Piłsudskiego i tak dalej. I przymierzałem się do tego, bo to nie wszystko tłumaczyło. Ba, co by nie powiedzieć, tutaj z perspektywy, jak się patrzę, proszę zauważyć jedną rzecz. Piłsudski tworzy ten rząd ocalenia narodowego i kto jest w tym rządzie? Jest Witos, jest Daszyński, są wszyscy wspaniali patrioci, których Haller i tak dalej, których najlepiej byłoby wyeliminować. I więc tu akurat nie wiem, czy Państwo czytają Najwyższy Czas. Tam jest osób naczelnym, wyszło mi z głowy, ale on po prostu zdobył jedną rzecz. A mianowicie zeznania Dąbala z 37 roku przed śmiercią. Kto jest, kim jest Dąbal? Dąbal to republika po prostu tarnobrzeska. Taki trochę socjalista, trochę komunista. Stojący blisko przyjaźniący się z Piłsudskim. I teraz, co Dąbal zeznaje? Zeznaje, że wystąpienie Dąbala w lipcu 20 roku w Sejmie podyktował mu Piłsudski, gdzie zapraszał bolszewików. Zeznaje, że były negocjacje i z tego jego zeznania wynika, że było już wszystko tak przemyślane, że miał zostać komisarzem ludowym na Polskę. Wszak Lenin postawił jeden warunek. Ma zerwać wszystkie nici łączące go z Polską pańską. I to tłumaczy dymisję złożone na ręce Witosa. Bo oficjalnie zrywa. Jak było? Myślę, że to historia, dokumenty do końca, jakby to powiedzieć, z Moskwy ukażą, bo jeżeli już jest odtajniony ten fragment, to ja myślę, że w perspektywie czasu zostaną inne dokumenty i będziemy znali ostateczną prawdę. Tak czy inaczej, trzeba wziąć pod uwagę, że Piłsudski z Leninem się cały czas przyjaźnili. Mieli bardzo podobne wizje. I to by tłumaczyło, że prawdopodobieństwo było to właśnie takie, że nie tchórzostwo, tylko czekanie w sposób wyrachowany w Puławach na finał bitwy.
Ale jeżeli się popatrzy z tej perspektywy, to ja jestem pełen podziwu dla Piłsudskiego. Dlaczego? Nam łatwo mówić i osądzać z tej perspektywy, którą my znamy. A proszę zwrócić uwagę, co zrobił genialnego Piłsudski. Niezależnie, jakie będzie rozstrzygnięcie bitwy warszawskiej, będzie do niego należała władza. Genialnym politykiem jest. Jest dogadanym z Leninem, z bolszewikami, z jednej strony, i z drugiej strony trzyma w łapach rząd właśnie Witosa, Taszyńskiego i tak dalej. Z jednej strony, jeżeli oni przegrają, to skompromitowali łącznie z właśnie naszym kochanym generałem Rozwadowskim, ale on będzie dalej rządził. Ja, jak patrzę na dyplomację, to ubolewam, że nie mamy w tej chwili dobrych dyplomatów. Piłsudski się okazuje, że miał nosa. Miał talent do tej dyplomacji. Ja popatrzę, należy popatrzeć na dyplomację z innej perspektywy, niż my patrzymy. Najlepszym, najbardziej genialnym dyplomatą był Talleyrand. Talleyrand był blisko ostatnich królów francuskich. Talleyrand służył rewolucji francuskiej i później, jak zaszła potrzeba, zmienił. I co? Zrobił dyplomacją. Na kongresie wiedeńskim Francja została zaniszczona w oczach państw zwycięskich, mocarstw światowych. To jeden człowiek. Okazało się, że jeden człowiek jest więcej warty niż milionowe armie. Po kongresie wiedeńskim Francja wychodzi jako państwo zwycięskie z wojen napoleońskich. Nie jest to genialne? I tu, w tym momencie, jeżeli ja patrzę właśnie na tą sytuację, żeby się ona potwierdzić, to jest bardzo blisko ten instynkt dyplomaty u Piłsudskiego. Niezależnie od rozstrzygnięcia, jeżeli się popatrzy, jestem tak na wierzchu. Nam łatwo jest osądzać, ale w tym czasie, jeżeli się po prostu popatrzy, trzeba wziąć pod uwagę, że było każde rozstrzygnięcie możliwe. Dlatego ja bym za to, co robił podczas bitwy warszawskiej, Piłsudskiego nie potępiał. On po prostu szukał rozwiązań, które jego i przy okazji Polskę utrzymają. I miał przygotowane alternatywy na to i na to. Natomiast dramat Piłsudskiego, Rozwadowskiego zaczyna się gdzie indziej. Jest 26 rok. I tu, żeby zrozumieć to, co się dzieje, to się trzeba zdać sobie sprawę. Generał Rozwadowski był do bólu uczciwy. Był do bólu wymagający. Przestrzegający przysięgi wojskowej. Był do bólu wymagający od żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Piłsudski robił sobie, w zależności jak tam przyszła okazja, wszystko sobie zmieniał i tak dalej. Jaką mamy sytuację? Końcem 25 roku mamy układ w Locarno. Układ w Locarno co czyni? Daje trwałość granic państwom zachodnim z Niemcami, ale daje Niemcom wolną rękę na wschód. I są zagrożone w tym momencie dwa państwa. Czechosłowacja i Polska. I teraz Witos, przysłudowców, generał Rozwadowski swoimi drogami i tak dalej, dogadują się. I 12 maja ma przyjechać specjalny pociąg z Pragi czeskiej, żeby zacząć już rozmowy o Federacji Polsko-Czechosłowackiej. W Londynie i w Berlinie jest wciąż, agenci donoszą, że to było poufne, bo mają swoich agentów. Powstanie takiej federacji to jest powstanie supermocarstwa. Z jednej strony wojsko, które zwyciężyło wojnę z bolszewikami i z drugiej strony najnowocześniejsza broń w ówczesnym świecie. Ono, powstanie federacji polsko-czechosłowackiej, gdyby doszło, to zmieniło układ sił w całej Europie. Ba, zmarginalizowałoby na dużą metę Niemcy. I Berlin i Londyn nie mogą do tego dopuścić. I z
co dzisiaj jest znane? Dokładny przepływ pieniędzy z Londynu, pieniędzy brytyjsko-niemieckich, na sfinansowanie zamachu majowego. Wiadomo, który bank, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeden, chyba najbardziej fajny dokument, to jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, a mianowicie jest już dostępny w Londynie ten dokument, a mianowicie na kilka dni przed zamachem majowym rząd londyński wysłał do attaché wojskowych okólnik, w którym mówiono, że w Polsce będzie zamach stanu, nie należy się w tym przejmować, bo jest w interesie Wielkiej Brytanii. Dokładnie w tłumaczeniu na polski. Tak, tak jest. I to można już ten dokument, ten profesor Maxwell okopiał, pokazywał mi, zresztą on gdzieś tam napisał i tak dalej. Ale także kwestia jest taka, że to świadczy, jak Londyn i Berlin byli zaangażowani do Piłsudskiego. Co kilka dni przychodził jakiś posłanny, ważny, ta osoba przyjeżdżała z Londynu, żeby omawiać szczegóły zamachu majowego. I wiedzą jedno. Datą krytyczną jest 12 maja. Stąd wiadomo, że dlaczego jest właśnie ten zamach 12 maja. No i mamy po prostu generała Rozwadowskiego, który twardo broni legalnych władz, jest pryncypialny i rzeczywiście, jeżeli ktoś broni prawa i tak dalej, powinien się tak zachowywać jak generał Rozwadowski. Jest Zagórski, który wie wszystko, ma lotnictwo i tak dalej, który też staje, opowiada się po rządzie, po stronie rządu legalnego, to jest Piłsudski, który ma za zadanie to wszystko bawić. I w tym wszystkim najciekawszą osobą jest ksiądz Józef Anaś. Słyszeli Państwo o takim? Jest to bardzo ważna osoba. Mianowicie ksiądz Józef Anaś był głównym kapelanem wszystkich legionów tworzonych w Austro-Węgrzech. Był ich współtwórcą. On był na miejscu, ba, podczas kryzysu przysiągowego nie opowiada się po stronie Piłsudskiego, tylko uważa, że należy po prostu dotrzymać te słowa i tak dalej, i tak dalej. Ale broni Lwowa zostaje znaczony przez Piłsudskiego krzyżem Instytutu Militari i innymi odznaczeniami i tak dalej. I teraz, co się dzieje? Jeden z najważniejszych hierarchów czy kapłanów Polski po odzyskaniu niepodległości, jeden z ojców tej niepodległości, bo tak trzeba powiedzieć o księdzu Panasiu, jest msza żałobna, wszyscy są Piłsudczycy, właśnie tam są księża, cała elita, która dokonała zamachu. Ksiądz Panaś wychodzi jako ten główny kapela z tymi orderami, rzuca wszystkie te ordery na ziemię i powiedział: tych orderów nie będę nosił, bo wręcz mnie Piłsudski, bo parzą. I w tym momencie ksiądz Panaś zachował się pryncypialnie, wspaniale. Tak jak Rozwadowski. No i później po zamachu majowym ksiądz Panaś, niezależnie czy ktoś był socjalistą, endekiem czy ludowcem, wszystkich wspierał. Tak jak prawdziwy kapłan. I losy księdza Panasia są bardzo ciekawe. Ja się dziwię, że hierarchowie zapomnieli o nim. Bo w czasie Polski ludowie się wcale nie dziwię. Zaraz będzie wiadomo dlaczego. Ale w tej chwili to powinien być symbol. Bo jak wchodzą radzianie do Lwowa, przesłuchują księdza Panasia, oferują mu prawie wszystko. On był w tym momencie przeciwnik tych władz. A Panaś, ksiądz Panaś co mówi? Wiary i polskości nigdy się nie wyszeknę. Bolszewicy za to wiarę i polskość go zamordują. Czyli ginie jak męczennik. Wspaniały ksiądz właśnie Józef Panaś. Dla mnie jest o tyle istotne, że on pochodzi z Odrzykonia, czyli z Podkarpacia. Ale po prostu warto po prostu pamiętać, na coś zajrzeć i poczytać. Jest to wspaniały ksiądz i on powinien być ikoną nawet dla współczesnych hierarchów księży. Dla którego polskość, wiara, droga wskazana przez Jezusa Chrystusa była najważniejsza. Takim samym zresztą był Sapieha,
w Krakowie właśnie metropolita krakowskiej. To byli ojcowie też polskiej podległości. I w tym momencie ksiądz Padaś jest skazany na zapomnienie. Ale jest dwóch najważniejszych. Piłsudski nie może wybaczyć. To jest stanęli w obronie władz legalnych. Jest generał Rozwadowski i Zagórski. I obydwaj zginął. Generał Rozwadowski wszystkie po prostu poszlaki wskazują, że został otruty. Niestety nie można by to potwierdzić, ale w grobie Rozwadowskiego na cmentarzu Olombowskim nie ma jego ciała. Zniknęło. Ale kto? Rozwadowskiego? Tak. Nie ma. Nie ma? Nie ma. A ciała Zagórskiego od dnia śmierci też nie ma, bo poszukiwano, podobno porąbano gdzieś i tak dalej. Czyli dwaj najważniejsi ludzie, dzięki którym mamy niepodległość, zostali zamordowani, mówiąc krótko. Później pod koniec spotyka ten los, żeby zakończyć Korfantego, bo w 1939 umiera w podobny sposób otruty jak Rozwadowski, co wskazuje na to. Natomiast co się dzieje? Jedna rzecz. A mianowicie po zajęciu Krakowa Adolf Hitler wystawia przy grobie Piłsudskiego na Pawelu wartę honorową. Są zdjęcia. W podziękowaniu za to, co zrobił dla Niemiec. Prowokacyjnie. Hitler po prostu świadczy inaczej, chodzi o powiązania i tak dalej. Nie po prostu co zadecydował, ale nie dała odniosi. Warta stała, i to nie jeden dzień, tylko dłuższy czas. I Hitler się do Piłsudskiego prawie modlił. Także on uważał, że jakby Piłsudski żył, to Polska by razem z nim uderzyła na Rosję, na Europę i to wszystko. Także tak się kończą właśnie. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Akurat byłem na świetnym wykładzie jednego z najlepszych lekarzy amerykańskich, polskiego pochodzenia, który się zajmował śmiercią Piłsudskiego. I w archiwach austriackich jest taki dokument, że tam w 1935 roku, na kilka dni przed śmiercią, przyjeżdżali ci najlepsi lekarze z Wiednia. No i popatrzyli na Piłsudskiego, biorą naszych na bok i mówią: panowie, wiesz, to widać, jest to syfilis trzeciego stopnia. A nasi lekarze, czy tego nie wiecie, a nasi lekarze, wam wolno to powiedzieć, nam nie. Z tym, że ten lekarz powiedział bardzo jedną ważną rzecz, że za to, czy ktoś umiera na syfilis, czy nie, nie można potępiać. Dlaczego? Bo w I wojnie światowej linie frontu stały i tam, wiadomo, przymurzono kobiety i tak dalej, i były dwie fale śmierci na syfilis. Jedna w połowie lat 20. i druga w połowie lat 30. Mnóstwo żołnierzy, tych, którzy walczyło w tych okopach, tam stało, zaraziło się właśnie syfilisem, który był w tym czasie nieuleczalny. Była to choroba I wojny światowej. No to bardzo mocno podkreślił, co ja też tutaj chcę powiedzieć. Do tego jeszcze można dodać dowcip, co najbardziej łączyło Lenina i Piłsudskiego. Obaj umarli na syfilis. Tyle po prostu o książce Polowanie na generała. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak przystępowałem, zastanawiałem się, w którym momencie zacząć tą książkę. I doszedłem do wniosku, że trzeba posłuchać tego, co mówił Hitchcock, że dobry film zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. Czyli zaczyna się od przysięgi 7 listopada w Krakowie, gdzie po prostu są już rozkładane wszystkie karty. Blisko przyjazdu Piłsudskiego i tak dalej. Także była to niesamowita przygoda. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę bardzo uczciwie powiedzieć. Jako dziennikarz, jako człowiek, nikt bym nie miał szansy dotarcia do tych dokumentów, do tych materiałów, które są tu opisane.
Dziennikarz jest mądry mądrością ludzi, z którymi rozmawia. Miałem to szczęście, że najlepsi profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, UJ-u i z Poznania pracowali na mnie. Często właśnie dostarczają dokumenty. Ja nie znam dobrze angielskiego, chciałbym dotarł do tego ogólnika. Nigdy bym nie dotarł. Ale był profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, który tam dotarł. Zresztą był numer jeden fajny, bardzo podobny do tej sceny właśnie z lekarzami austriackimi, bo robię tam wykład w Sejmie i w pewnym momencie ten on przede mną i on przychodzi do mnie, mówi, gratuluję panu książki i tak dalej. Ja mówię, ale pan to wszystko wiedział. Dlaczego byście tego we własnych dokumentach, tylko gdzieś tam w innych dokumentach i tak dalej. A on mówi tak, pan jest dziennikarzem, pisarzem, pan wolno, a ja jeszcze pracuję na uczelni. I to po prostu kiedy to było? To było półtora roku temu. Półtora roku temu. Właśnie byłem po prostu i tu zresztą otrzymuję kontakt z nimi i tak dalej. Moja żona miała czasami dosyć, bo wieczorem około 21, 2 urządzałem sobie korespondencję telefoniczną, no i wymienialiśmy związki przyczynowo-skutkowe. Które się układają w jedną całość. Ja się tylko często zastanawiałem przecież o tym, że Rada Agencyjna ogłosiła niepodległość 7 października. Wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, że była ta decyzja dotycząca powstańców, zaboru i tak dalej. Wszyscy wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, dlaczego nikt wcześniej nie odważył się związki przyczynowo-skutkowe ułożyć w ten sposób, co ja ułożyłem. Razem ze swoimi panami profesorami. I jeżeli się popatrzy z tej perspektywy, to wszystko się ładnie w jedną całość układa. Jeżeli są pytania,